Karma to prawo przyczyny i skutku, czyli mówiąc o karmie, mówimy o istnieniu człowieka w czasie, o ciele czasowym. Człowiek ma w przestrzeni ciało zajmujące określony obszar. Ma on także ciało w czasie zajmujące niejedno życie. Ciało to kształtuje się, tworzy poprzez postępowanie człowieka i jego stosunek do życia. Choroba jest zsyłana na człowieka nie za to, co zrobił, ale po to, by nie uczynił czegoś w przyszłości. Zmieniając charakter, człowiek zmienia swój los, swoją karmę, czyli zmienia samego siebie. Co to jest charakter? Charakter to postępowanie oraz reakcja na otaczający świat. Zmieniając stosunek do otaczającego świata, zmieniam charakter, los i karmę. Wynika z tego, że nasz stosunek do świata w ostatecznym rozrachunku może zmienić dowolną karmę. Wszechświat oddziałuje na nas poprzez ludzi. Przy ograniczeniu potrzeb ciała fizycznego aktywizują się duchowe struktury. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Idziemy po mieście i ktoś nas popchnął. To popchnął nas wszechświat. Zostaliśmy skrzywdzeni. To skrzywił nas wszechświat. Ktoś nadepnął nam na nogę. To wszechświat nadepnął, posługując się konkretnym człowiekiem. Kiedy człowiek poczuje, że nie ma ludzi, że obsuje z nami wszechświat i boskość, wtedy wszystko u niego ulegnie poprawie. Dowolna sytuacja dotycząca człowieka jest skierowana na jego dobro. Dowolna. Zasada człowiek jest panem przyrody odcięła nas od kontaktu z boskością. Z powodu tego paradygmatu nasze czyny i światopogląd zaczęły ulegać deformacji. Im silniejsze jest ubóstwianie tego, co ziemskie, jest to związane z ciałem, tym mocniej włączają się negatywne emocje. Chorobę należy postrzegać jako dźwignię rozwoju, która znika, gdy zaczynamy wzrastać. Jest to całkowicie inne podejście do choroby. Zupełnie inne postrzeganie struktur duchowych. Choroba jest więc niezbędnym czynnikiem w rozwoju człowieka. Zmieniając swój stosunek do świata, człowiek może zmienić wszystko. Nie tylko siebie, lecz i otoczenie. Oddziaływanie na los zachodzi nie poprzez otaczający świat, ale przez wewnętrzne struktury. Wszystko zaczyna się od mego stosunku do zdarzeń, które przeminęły lub które zachodzą aktualnie. Okazuje się, że zmieniając stosunek do zaistniałych wydarzeń, mogę zmienić przyszłość. Jest to niezwykle ważny fakt.